Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zbieram pędy i kwiatostany męskie, żeńskie na syropek, który będę robić. Czas syropów się zaczął. No i dzisiaj biorę się właśnie za syrop sosnowy. Robię go całkiem inaczej, jak się powszechnie go robi. Edziu tam przy pszczółkach. A ja zbieram, nazbierałam tutaj już kosz pędów, no i teraz zbieram tutaj kwiatostany męskie. Do tego syropu trzeba pędów i nie zbieramy pędów takich już dużych, bo one mają mało wartości, one są już suche, cała ich witalność idzie w produkcję igły. Zawsze do syropu zbieramy pędy w takiej fazie, gdzie one jeszcze są w tej brązowej łusce, bądź dopiero zaczynają się wychylać z tej brązowej łuski, z tego względu, że one są soczyste, mają bardzo dużo cennych właściwości, które oddadzą syropowi, i ta łuska również ma bardzo dużo cennych właściwości. Do tego trzeba nazbierać kwiatostanów męskich. Często osoby mylą, że to jest szyszka, kwiatostan żeński. To jest błąd. Kwiatostan żeński, już Wam pokażę, to jest ta szyszeczka. Taka malutka, zielona, to jest kwiatostan żeński. To jest kwiatostan męski i to pyli. Podczas pylenia zapyla tą szyszkę i później jest szyszka, która wyrzuca nam nasiona kolejnego roku. Tutaj mamy taką szyszkę. No i oczywiście pęd. Całe spektrum rozwoju sosny. Pęd, szyszka dojrzała, kwiatostan żeński, który będzie taką szyszką po zapyleniu, przez kwiatostan męski, czyli coś w rodzaju takiej szyszeczki. I to jest najcenniejsze źródło witamin, jakie może być w naszym kraju. To jest inaczej zwany nasz polski żeńszeń. Powinny to jeść osoby starsze, po ciężkich chorobach, po takich przewlekłych, męczących chorobach, osoby osłabione. To daje duży wigor. Z tym tylko, że trzeba to zbierać już, kiedy nie jest to jeszcze rozchylone, nie jest w fazie pylenia. Bo jeżeli to się już rozchyli, tutaj nie mam takiej, bo te jeszcze... O, jest! Jak na zawołanie, zobaczcie. Tutaj są akurat nie dwie. Ta po prawej stronie jest jeszcze schylona, skulona i nie wydobywa pyłku. Ta już jest rozchylona i pyłeczek wydobywa, więc ona już jest bezwartościowa, ale te można śmiało jeść na surowo. Mają one taki, co prawda, dziwny smak, ale naprawdę idzie to przetrawić, idzie to zjeść. I zjadając jedną, dwie takie szyszeczki, takie dwa kwiatostany męskie dziennie, podnosimy swoją witalność, wigor, wszystkie takie siły, energię. Mało tego, to powstrzymuje procesy starzenia. To jest produkt krótkotrwały, bo jeżeli przyjdą ciepłe dni, kilka dni i to po prostu się otwiera, pyli. Później wszędzie mamy taki zielony pyłek, zwłaszcza po deszczu to widać na kałużach. To właśnie jest efekt pylenia tych kwiatostanów męskich z sosny. Można sobie nazbierać takich w fazie jeszcze nierozwiniętej, zamrozić i później wyciągać po jednym, po dwa dziennie i zjadać. Polecam, bo my również tak robimy, że mrozimy i później sobie tam codziennie czy co drugi dzień wyciągamy i zjadamy. Takie coś daje też do syropu sosnowego. I później ten syrop, który będę teraz robić, podam Wam przepis. On nie dość, że ma właściwości lecznicze na nasze chore gardło, na przeziębienia, na grypę, to do tego jeszcze wzmacnia, dodaje nam sił
i tak jakby powstrzymuje wszystkie te procesy, które doprowadzają nasz organizm po chorobie do takiego upadku, krótko mówiąc. To powstrzymuje, bo on ma właśnie właściwości takie powstrzymujące procesy starzenia, procesy pochorobotwórcze, więc ten kwiatostan musi się w syropie znaleźć i szyszeczki, kwiatostan żeński również, więc zbieram. Teraz tak, jak te pędy pozyskiwać? Nie idziemy sobie do takiego młodnika i ciach, 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 opylimy całą sosnę, bo niestety ją zniszczymy. Taką sosnę przegląda się, nie bierze się z korony. Broń Boże, tak jak tutaj, ta jest uszkodzona, prawdopodobnie była podłamana, ale na przykładzie tej prostej gonnej. Broń Boże z czubka, bo tutaj stąd to jest pęd dominujący. Wytworzy się taka korona. Ten dominujący pęd pójdzie w górę. Z tych bocznych pójdą tutaj boczne gałęzie. Nie wolno tego absolutnie oberwać, bo niestety ta sosna już będzie zdeformowana. Zdecydowana większość osób, jak robi syrop z sosny, to zbiera same pędy i zasypuje je cukrem 1:1. 1 kg pędów i 1 kg cukru. Ale też i często te syropy się psują, kisną, fermentują, nie nadają się do spożycia i bardzo krótko się przechowują. Ja mieszam tutaj pędy sosny, kwiatostan męski, kwiatostan żeński, bo to wszystko ma bardzo cenne właściwości i każdy z tych tutaj produktów, tak to można nazwać, ma inne właściwości, bo kwiatostan męski, tak jak mówiłam, zawiera pyłek, który daje siły witalne, daje taką energię, powstrzymuje procesy starzenia i bardzo szybko regeneruje w czasie choroby i po chorobie. Kwiatostan żeński zawiera olejki żywiczne, a tutaj pęd zawiera wszystkie te związki, które wpływają zdrowotnie, leczniczo podczas różnego rodzaju przeziębień. I wszystko to tutaj w połączeniu będzie bardzo fajnie współgrało, wytworzy naprawdę silny lek. I teraz tutaj to zalewam wodą i stawiam na gaz. Będę to gotować 15 minut. Po 15 minutach zakręcę gaz i pozostawię to do drugiego dnia, na całą dobę, żeby to stało. Jeżeli trafią się szpilki, bo wiadomo, że jak się to zbiera, to nie uniknie się również i szpilek, nie wyrzucać ich, bo szpilki również mają substancje żywiczne, które tutaj w tym syropie będą pożądane. Aczkolwiek też nie należy ich nazbierać garściami. Jeżeli się trafi, nie wyrzucamy, ale zbytnio ich tutaj nie zbieramy. Rękawiczki są potrzebne z tego względu, że to jednak jest substancja żywiczna i ręce później będą takie mocno klejące jak po żywicy. Tak samo do zbierania pędów, czy chociażby nawet tych kwiatostanów żeńskich w postaci szyszeczki konieczne są rękawiczki, bo później rąk no po prostu nie będziecie mogli domyć. I teraz to było zagotowane wczoraj, postało tutaj przez noc i wyciskam to dokładnie. Tutaj ta woda będzie taka biaława, jakby się dodało troszeczkę mąki z tego względu, że tutaj wydobywa się pyłek. O, dzień dobry. Jak mi miło znowu Cię widzieć, że... Mnie czy widzów? Ale widzów też. Ale przyznał się publicznie na wizji, że mnie też. Aż mi gorąco. Ponsów dostałam. Takie pędy po odciśnięciu można zalać spirytusem i zrobić nalewkę dla dorosłych, syropek dla dorosłych, dodać do tego cukru i zalać alkoholem. Wtedy, jeżeli byśmy chcieli, będziecie chcieli zalać alkoholem, spirytusem,
to tego nie odciskamy tak dokładnie. My nie gustujemy w nalewkach na alkoholu, więc odciskam je jak cytrynę do ostatniej kropelki, żeby tutaj wycisnąć wszystkie najcenniejsze właściwości, które znajdowały się w kwiatostanie żeńskim, czyli tej szyszeczce, i kwiatostanie męskim, czyli tutaj tym kłosie z pyłkiem. I trafi to na kompost. Nic się nie zmarnuje. No i teraz po odciśnięciu przedsadzam to. Nie wiem, czy widać, ale tutaj ta woda ma taki kolor lekko białawy. To jest właśnie to, co mówiłam. Zasługa pyłku z kwiatostanów męskich. Ależ tutaj się unosi zapach, zapach sosny. Dzisiaj przyjechała Jola. Jolu, pozdrawiam Cię tutaj w tym momencie. Przyjechała Jola i pierwsze co, to weszło do domu. A co tu tak? A jak stanęłam i patrzę, no co, Wania? A ona tak, co to za zapach? Ni to sosna, ni to bez. Ja mówię, i jedno, i drugie. Pachnie w całym domu. Wszystkimi roślinami, które teraz przetwarzam. Później oczywiście ten kolor się zmieni, ale teraz jest dosyć ciekawy. Lekkie to nie jest. No i dalsze postępowanie jest takie jak z syropami poprzednimi. Stawiam to tutaj na gazie. Dodaję odmierzony i odważony cukier. Cukier trzeba będzie tutaj bardzo dobrze rozmieszać, bo on będzie osiadał teraz na dnie, nie rozpuści się, a nawet później jak pod wpływem podgrzewania się tutaj tej cieczy, on będzie tak jakby karmelizował się na dnie i przypali się do gara. Także tutaj trzeba mieszać do momentu, aż całkowicie rozpuści się w cieczy. No i cytryna. Cytryna jest podstawą wszystkich syropów naturalnych z tego względu, że jest dodawany cukier. Cytryna jest jako stabilizator koloru. Cytryna jest jako podkreślacz smaku. Cytryna jest jako łącznik pomiędzy wszystkimi składnikami. A co najważniejsze, wielu z Was w komentarzach, jak dodaję cukier, pisze, a fuj, cukier to jest samo zło, jest niezdrowy, szkodliwy. Nie do końca. Owszem, cukier nie jest zbyt dobrym produktem dla naszego organizmu, ale podczas gotowania, że on traci wszystkie swoje takie chemiczne związki, którymi był czyszczony, typu chlor, i dodajemy tutaj cytrynę, bo w wyniku dodania cytryny do cukru dochodzi do kwaśnej elektrolizy, podczas której cukier rozkłada się na glukozę i fruktozę, która jest przyswajalna dla naszego organizmu i nie jest szkodliwa. Także tutaj to trzeba wiedzieć. Syrop jest już ugotowany i teraz przed wlaniem go do słoików, do każdego słoika wkładam po jednym kwiatostanie męskim. To jest ta szyszeczka zawierająca pyłek. Tam już sobie powkładałam po to, że on teraz zalany gorącym syropem jeszcze odda swoje właściwości. To jest bezcenne źródło wszelkiego rodzaju witamin, zwłaszcza dla osób starszych, osób, które cierpią na przewlekłe choroby, są po ciężkich chorobach, walczą z ciężkimi chorobami i naprawdę taką szyszeczkę powinno się zjadać. Nie jest ona szkodliwa, nie zaszkodzi ona, a wręcz pomoże. Możecie sobie poczytać w internecie nawet o właściwościach pyłku sosnowego, jakie ten pyłek właśnie ma. Nawet
jak ziemia po deszczu jest taka zielonkawa, dobrze jest pozbierać to i później dać pod rośliny. Ten pyłek również ma ogromne znaczenie właśnie w ogrodzie. Jest go ciężko pozyskiwać, ale po nawet deszczu, po deszczu, jeżeli jest kałuża, można iść chochelką zwykłą, pozbierać sobie to żółte, wlać do konewki i popodlewać rośliny, zwłaszcza w szklarniach. Uwierzcie mi, działanie niesamowite. Syropy już rozlane, będą tutaj teraz stać do rana, aż wciągną mi wieczka i później powynoszę je do piwnicy. Taki syrop może stać naprawdę długo po otwarciu, tak samo jak syrop z mniszka, jak syrop mniszkowo-lilakowy może stać w temperaturze pomieszczenia, dopóki słoika nie zużyjemy, bo to się zachowuje tak samo jak miód. Kolor ma odmienny od tamtych. Tamte są takie ciemne, podchodzące pod czarne. Ten jest taki ciemnozłoty, taki pachnący mocno żywicą i smakuje również żywicznie, smakuje pyłkiem. Te smaki są tak pomieszane, że całość tworzy taki niepowtarzalny smak. I jak się weźmie jego łyżeczkę, to czuć, jak tak spływa dosłownie przez cały tutaj układ pokarmowy, rozgrzewa. Ma on właściwości przeciwgorączkowe, wzmacniające, bakteriobójcze i przede wszystkim dla osób starszych, w związku z tym, że zawiera dużo pyłku z sosny, ma właściwości krzepiące, wzmacniające i takie regenerujące siły, nawet powstrzymujące pewne etapy starzenia się. No wiadomo, że cudownie nas nie odmłodzi, nie zatrzyma postępu czasu, no ale pomaga tutaj powstrzymać pewne niekorzystne działania w naszym organizmie, które doprowadzają do wyniszczenia tego organizmu. Także tutaj ten syrop można śmiało sobie zrobić, jeżeli ktoś tylko może. No i to już jest taki ostateczny czas. No niektóre przepisy u mnie pojawiają się dosyć późno, może dla niektórych osób przy późno, no ale wszystko, co robię, to dostosowuję tutaj do swoich możliwości i jeżeli coś danego, tak jak tutaj syrop, robię, no to wtedy nagrywam dopiero odcinek, a czas mnie tutaj goni, bo pracy jest dużo. W szklarni już się zaczęło na ostro, pola już pomału obsychają, także już i tam zaczynamy działać, także dzieje się, dzieje. No i te przepisy niekiedy wchodzą troszeczkę może spóźnione, ale jeżeli ktoś naprawdę chce, zareaguje dosyć szybko, to jeszcze jest w stanie sobie sam zrobić, pozyskać produkt, aby zrobić taki syrop. To by było tyle na dzisiaj. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Do następnego.